Siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczęło się. A co się zaczęło? Zaczął się rok 2022. Kurwa, nie wiem, może to powiedziałem w zły sposób. Poprawcie mnie wszyscy znawcy ortografii, kaligrafii i innych kurwa wynalazków. Zaczynam go z takim lekkim wkurwem. Właściwie ten odcinek zaczynam z lekkim wkurwem. Moi drodzy, ale jeszcze przed tym wkurwem, zanim go wyjaśnię, chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo miłości, dużo pieniędzy i przede wszystkim, żeby wam po prostu życie było mlekiem i miodem płynącą krainą. Ale czy wy widzicie, że ja nie mam różowych okularów na twarzy? No tak, nie mam różowych okularów na twarzy i dlatego chciałbym wam na ten nowy rok życzyć przede wszystkim zdrowia, tego mentalnego i cierpliwości. Dużo, dużo cierpliwości, nawet więcej niż pieniędzy, bo jesteśmy w Polsce. Mamy Polskę, są czasy jakie są. Są te czasy niezbyt proste, więc tak mówię, myślę, że zdrowie mentalne i cierpliwość zupełnie wam wystarczy. Jeśli tego wam nie zabraknie, ze wszystkim innym dacie sobie radę i miska ryżu was zadowoli. Moi drodzy, czas podwyżek, czas coraz większego zakładania kagańca tym, którzy kurwa chcą pracować, a ja się do takowych zaliczam i przynajmniej uważam, że do takowych się zaliczam. No ale niestety będziemy musieli walczyć. Będziemy musieli walczyć, włączyć kurwa cwaniactwo i kiwać ten pierdolony system. To by było na tyle. Moi drodzy, ale jeśli chodzi o update tego co u mnie, oczywiście ten wątek podejrzewam, że pociągniecie w komentarzach i bardzo chętnie będę się do tego odnosił w kolejnych odcinkach, które już sobie postanowiłem ostatniego grudnia, zawsze zapisując cele, że będę wypuszczał co tydzień. Co tydzień będę musiał, kurwa, nagrać odcinek i wrzucić go dla was, wrzucić update, zmotywować was jakoś, może dać wam troszeczkę ikry i krzepy do tego, żebyście mieli siłę żyć w tym kraju, mieli w ogóle siłę się realizować, bo wiecie, że te całe nasze fitnessy, te nasze treningi, to jest luksus. A ja wam powiem, jak na ten luksus sobie pozwolić. No i będę wam oczywiście chciał podpowiadać, jak trenować i tak dalej. Taki mały update tego, co u mnie, jeśli chodzi o treningi. No niestety, po ostatniej chorobie wznowiłem te treningi, ale okazało się, że został taki temat jak przeszczep włosów. Już wspominałem wam jakiś czas temu, że chcę taki zabieg zrobić z różnych przyczyn. Nie będę się tłumaczył przed tymi wszystkimi, którzy twierdzą, że to jest jakiś tam pedalioza, jakieś tam przewrażliwienie się, metroseksualizm. Nie, słuchajcie, nie będę tu tego tłumaczył. Chcę to zrobić i wyskoczył temat taki, że mogę to zrobić na początku stycznia. Oczywiście dziękuję bardzo serdecznie firmie MediTravel, która pozwoliła mi na to, żeby przebukować ten termin, no bo ten termin już mieliśmy zabukowany, tam ekipa już czekała z nożyczkami, ze skalpelami, z tymi wszystkimi narzędziami, żeby Stuglika ściąć i zrobić mu fajne włosy, ale Stuglik się zdecydował rozchorować na najbardziej popularny katarek tego sezonu. No i niestety cała ekipa musiała się przebrać i wrócić do domu. Także dziękuję bardzo serdecznie za to, że daliście mi drugą szansę i na początku stycznia będę miał zabieg, po którym niestety nie mogę miesiąc trenować. I to mnie bardzo wkurwia. To mnie bardzo wkurwia, że nie będę mógł miesiąc trenować, ale wszystko dla dobra sprawy. Jestem zadaniowcem, więc jak się mi powie, że masz zrobić to, to, to i to, masz robić to, to i to, tyle, a tyle będzie ci to kosztować. No niestety, cenę za swoje jakieś tam marzenia trzeba zapłacić. Tak, ja też będę płacił, miesiąc nie trenując, już palicho te pieniążki, bo naprawdę są to atrakcyjne koszty, jeśli chodzi o przeszczep włosów. I zdecydowanie, jak mogę wam polecić, to róbcie to tylko i wyłącznie w Turcji, bo tam są eksperci, tam są specjaliści. Zresztą zrobię osobny odcinek o tym, jak to wszystko robią, jak to wszystko wygląda, żebyście sobie nie myśleli, że tam jedziecie i gdzieś na bazarze was ktoś będzie, kurwa, ciachał jakimś nożykiem, bo to tak nie wygląda. No ludzie, idźcie, idźcie. Najlepszego! Wszystkiego dobrego w nowym roku! Oni chyba jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. No, ale tak. Zrobię o tym osobny odcinek, a póki co w tym momencie udaje się na trening. Wybaczcie mi takie ożywienie, no ale czuję się zmotywowany, zmobilizowany, żeby coś robić, żeby ruszyć z tym kurwa 2022 i dać sobie w nim radę przede wszystkim. Nie będę miał jakichś górnolotnych marzeń typu zmiana nowej willi albo jakiś, nie wiem, Lambo czy coś ten deseń. Zwyczajnie, jeśli przebrnę ten 2022 na tym, co jest, to będzie kurwa dobrze. Dobra, jesteśmy pod MyFitnessPlace na Mogilskiej 97, taka mała reklama. Jeśli jesteście z Krakowa bądź okolic, to przyjeżdżajcie, bo tu jest fajnie. Zawsze jest parking, bo w Krakowie jest przejebane, jeśli chodzi o parking. A tutaj parking zawsze mam. I to mnie bardzo cieszy i siłownia bardzo fajna, kameralna.
taka bardzo dosyć, no jest dosyć duża, ale rozproszona, więc nie musimy się zbijać z tysiącem ludzi i po prostu każdy się na nas patrzy i w ogóle. Nie, ja nie robię tego typu klimatów, nie lubię się afiszować, więc to jest fajnie. Przychodzę sobie w mojej bluzie z BSN-u, śmigam gdzieś między maszynami, jestem anonimowy, wszystko jest fajnie, robię trening, spadam do domu, zajebiście. Dobra, lecimy dalej z dniem, ściągam okularki. Takie przyciemnione okulary w zimie czasami pomagają nie widzieć tej otaczającej nas głupoty. No, i tu też nie pomagają. Dobra, koniec gadolenia. Trzeba pakować pizopsy. Słuchajcie, z tego całego zrzędzenia zapomniałem wam powiedzieć, co u mnie. Jakiś taki mały, krótki update. Oczywiście wiem, co mnie czeka i wiedziałem, co mnie będzie czekało. Po tej chorobie wszystko się pokręciło, bo ogólnie miałem zamysł, taki koncept taki, żeby naprawdę mocno napierdzielać i końcem lutego kończyć okres masowy. Ale ten okres masowy będę musiał rozpocząć na nowo. Z tym, że niestety, tak już wam wcześniej powiedziałem, czeka mi miesiąc nietrenowania. Z racji tego, że wysokie ciśnienie krwi, wysokie ciśnienie w organizmie może spowodować, że te cebulki się nie przyjmą. A tego bym nie chciał, bo jednak jest to troszeczkę pieniążków i jest to troszeczkę fatygi. Więc tutaj muszę się postarać i zrobić to tak, jak należy. Przygotowywałem się. Jak się przygotowywałem? Przygotowałem się w taki sposób, że już stopniowo, wiadomo, schodziłem z dawek pewnych suplementów. Treningi, w dalszym ciągu staram się trenować intensywnie, aczkolwiek zauważyłem, że faktycznie jak jest czegoś więcej, to ta wydolność może być większa. Teraz pewnie rzeczy jest mniej, więc robię ile fabryka dała, ale nic ponadto, no bo bez sensu. Treningi, zdecydowanie dodałem sobie więcej cardio, tak żeby troszeczkę przyspieszyć metabolizm i tej tkanki tłuszczowej, żeby było troszeczkę mniej. Czuję, że zaczynam się pocić przede wszystkim na treningu, bo przedtem było tak, że robiłem ciężki trening i naprawdę, no kurde, naprawdę musiałem się namachać, żeby jakaś kropla potu ze mnie poleciała. Czemu tak było? Nie mam pojęcia. Zawsze zlany potem byłem jak świnia, teraz się to jakoś wszystko pozmieniało. My przygotowujemy się, dzisiaj sobie zrobię taki trening mieszany, bo troszeczkę barki. Zaczniemy od wznosów, może jakieś wyciskanie, później trening pleców, jutro trening nóg i sru. Na turki będziemy szczepić ten łysy łeb, który niektórzy twierdzą, że jest całkiem niezły, ale jest całkiem niezły za sprawą tego, że troszeczkę was oszukiwałem. No przyznam się z ręką na sercu. A nie, tu jest serce? Nie, tu jest serce. Z ręką na sercu troszeczkę was oszukiwałem. Jest taki specjalny szampon, to jest taki tip dla tych wszystkich, którzy są już lekko tacy są takimi lekkimi prześwitowcami. Nazywa się to suchy szampon firmy Batista. Przyciemniający kolory, więc on tak troszeczkę przyciemnia gdzieś tam między włosami. Ta skóra jest troszeczkę ciemniejsza i wydaje się, że tych włosów jest więcej. Ale w odcinku, którym zrobię też dla was odnośnie tego, jak to wygląda po zmyciu tego całego dziadostwa i tak szczerze, uczciwie wam pokażę, jak te włosy wyglądają. Pokażę wam też jakąś relację, zrobię wam też jakąś relację z tego całego przeszczepu. Bo wiem, że jest tu też sporo osób, które chcą włosy zachować, chcą taki przeszczep sobie zrobić, ale biją się z myślami, czy warto, a gdzie zrobić i tak dalej, to więc wam wszystko wytłumaczę. No są oczywiście też hardkorowi zapaleńcy i powiem wam tak, ja też takim byłem. Kilka lat wstecz goliłem łeb na łyso, żeby tu bicki się wydawały większe, ale jak lata mijają, teraz 36 wiosen, 9 lutego wybije, no to już się człowiek zastanawia, że może niekoniecznie chce być takim brzydkim starym dziadem, więc robi coś w tym kierunku. Może nie będę sobie obstrzykiwał botoksem ust i robił jakieś naciąganie policzków, absolutnie, ale włosy to jest jednak tak jak u Samsona w powieści biblijnej, któremu włosy obcięte pozbawiły go sił. Tak i ja jak tych włosów kurwa nie mam, to się czuję taki bardziej dziadowski. Dobra, jadaczko miele, ale to tak nie powinno być, jesteśmy na siłowni, więc bierzemy się za trening.
było wiecznie mało. Będziecie zastanawiali się, czemu tak głowa z boku. No przez mojego kierpla, który mógłby mocno ucierpieć i sztanga mogłaby mi go zsunąć do ust. To nie jest fajne podjadać kozy podczas treningu. Przepraszam, jeśli teraz jadłeś. Trening zrobiłem, kolejny dzień przeżyłem, a dzisiaj wybieram się na trening, na ostatni trening przed moim wyjazdem do Turcji, a będą to nogi i z tego się bardzo cieszę. Nie będę Wam zdawał relacji, ale powiem Wam, że od ostatniego czasu, jak narzekałem na kanale i zdychałem przy robieniu nóg, tak teraz powolutku zaczyna się pojawiać taka delikatna opuchlizna w trakcie treningu, zacząłem czuć tą pompę. Niestety, no trzeba będzie przestać na najbliższy miesiąc, ale muszę sobie zakodować to uczucie, żeby po tym miesiącu wrócić z taką krzepą i z taką nadzieją i z taką chęcią do tego treningu. Wiecie, jak się nie ma tego odczucia mięśniowego na treningu, to nie jest on wcale taki fajny, więc żeby to czucie przywrócić, czasami trzeba poświęcić kilka tygodni i tak mi się udało w przypadku każdej partii. No mega, mega, mega zajebiście. Czekam, aż miną te 4 tygodnie i będę mógł na swoje urodziny, 36 już urodziny, zrobić trening i to będzie mój najlepszy prezent, bo ja ogólnie nie lubię dostawać prezentów. Tak jakbyście chcieli mi kupić jakiś, nie wiem, nowy samochód albo wycieczkę dookoła świata, to nie, nie, wstrzymajcie się. Nie potrzebuję tego. A jeśli chodzi o to, o czym zacząłem mówić, że zmieniłem troszeczkę podejście, z pewnych rzeczy posadziłem, no to moi drodzy, no trzeba ubrać to w konkrety, no posadziłem, podstawiłem praktycznie wszystko. Ze środków zostaną mi tylko 2 jednostki hormonu wzrostu, ale to tylko i wyłącznie tak 3-4 razy w tygodniu. Muszę się pilnować, żeby retencja wody w organizmie nie była zbyt duża, żeby to ciśnienie nie skakało z racji na te cebulki właśnie. Jeśli chodzi o testosteron, no to schodzimy sobie na 100 w tygodniu, czyli taki klasyczny mostkowy w moim odczuciu, mostkowa w moim odczuciu dawka. I poza tym troszeczkę BPC, na pewno duże dawki epitalonu. Na pewno duże dawki epitalonu, takie nawet myślę 5 mg dziennie. I to przez ten cały okres miesiąca będę stosował. No i oczywiście cała pielęgnacja, no ale nie jest to kanał o włosach, tylko kanał kulturystyczny. Więc jeśli macie przerwy, jeśli robicie pauzy, to jest coś, co mogę Wam też zasugerować, żeby właśnie w taki sposób robić te mostki, żeby schodzić z tych środków. U mnie w moim przypadku nie będzie to całkowite zejście, no bo wiem, że za miesiąc znowu coś zacznę, ale jeśli macie kontuzję, jesteście chorzy, nie wiem, macie przymusowe wakacje czy coś, ten deseń, warto schodzić i szukajcie takich momentów w ciągu roku, żeby schodzić, bo wiecie, jak to jest i na pewno wielu z Was ma tak samo, że jak już sobie zaczniecie, no to szkoda, bo teraz bym zrobił redukcję, za chwileczkę zrobiłbym masę i tak się często dzieje, że po pół roku, często meldują mi to moi podopieczni, że po pół roku już niestety macie jakieś takie naderwania, kontuzje, obolałość mięśni i tak dalej, dlatego szukajcie pauz w treningu, to Was bardzo proszę i to Wam sugeruję. Jako osoba, która współpracowała już naprawdę z bardzo wielą, dużą ilością osób, już mogę powiedzieć, że śmiało grubo ponad 1000, także
miejcie to na uwadze, a ja lecę na kolejny trening. A jeszcze dla tych wszystkich, którzy męczą mnie w komentarzach z pewnym tematem, zaraz wam powiem, co jest grane. Ano, temat tego obuza za mną. Pytacie, gdzie jest RS, co się stało, czemu nie jeżdży, czemu nie pokazuje, nagraj coś, a czemu go wystawić na sprzedaż. Moi drodzy, no to jest jednak obiekt, który przyciągnął do mojego kanału kilku subskrybentów, więc jestem zobowiązany, żeby dać jakiś update. RSX odpoczywa sobie przez zimę, nie śmiga mnie za bardzo, nie ma zwyczajnie przestrzeniających do tego warunków. Nie lubię, jak auto jest brudne. A dlaczego go wystawiam na sprzedaż? Pojawiła się pewna wizja, pewien pomysł na pewną inwestycję, ale niestety kupujący zgłaszają się jakimiś głupimi ofertami w zamiany za jakiegoś tam, kurwa, BMW X6, Q7 z dopłatą, ktoś tam chciał płacić. No ludzie zwyczajnie nie mają kasy, nikt nie przyniesie kasy w worku, tylko każdy kombinuje z jakimś leasingiem, z leasingiem. Ja rozumiem, koszty robienia w firmie, kosztów i tak dalej. No ale temat już jest prawdopodobnie zamknięty, bo już planuję następne modyfikacje na wiosnę, zmiana koloru, zwiększenie mocy i tak dalej, ale tak jak powiedziałem w wcześniejszych odcinkach, nie będę was martretował tematem motoryzacji, bo zwyczajnie skupiamy się na treningach, ale musiałem to zrobić dla tych wszystkich, którzy po prostu pytają notorycznie na Instagramie, na Facebooku i czasami w komentarzach.